Siemano Szkuliska, z tej strony Żony, a dziś zagramy sobie oczywiście Farming Simulator 19. Jest to już chyba trzeci odcinek z tej gry, o ile się nie mylę. Także co, w dzisiejszym odcinku, jak już mówiłem, zajmiemy się na samym początku talerzowaniem, skończyć talerzować tamto pole. O, tu piesek sobie biega. Więc skończyć musimy talerzować tamto pole. Nawieziemy je nawozem i może sprzedamy sobie kukurydzę, bo nie chcę w tym odcinku już siać. Prawdopodobnie to pole zasieje sobie poza odcinkiem, tak żeby nie było monotonii, że tak powiem. Mamy pieska, nakarmimy go może, co? Znowu? Nie, to. O, chodź, jedz. Aha, jeszcze tak, z nowych informacji, tak jak widzicie, zakupiłem sobie kerszera. Postawiłem go w tym miejscu, myślę, że to jest spoko, tutaj zawsze można maszynki umyć i tak dalej. Czyli widzicie, trochę Armatrack z tym siewnikiem się upierdzieliły, że tak powiem, przy tym siewniku. Przy sianiu. No ale dobra, ciśniemy sobie. Teraz tak, podpinamy. Bierzemy fenda na samym początku i podpinamy talerzówkę. Palimy bestię. Nie światła. Ciążnik chciałem do góry. Także lecimy pod talerzówkę. Ogólnie już są plany, żeby zmienić talerzówkę. Ale jeszcze chwilę się wstrzymam. Może ten sezon przetrzymamy. Dobra, jak widzicie, Kernelant oczywiście 3-metrowy, zapięty, także ciśniemy sobie. W sumie nie wiem, jaka była aktywność pod poprzednim odcinkiem, bo nagrywam odcinek po odcinku, jak już mówiłem w tamtym odcinku. Ja muszę nagrać sobie kilka odcinków na zapas, bo potem nie będę miał czasu. Ale ciśniemy sobie. Kurde, coś mnie trochę w gardle drapie, ale myślę, że damy radę. Takie 16 na godzinę z tą talerzówką to chyba nie jest źle. Będziemy coś, wszystko spoko wygląda. Te animacje też nie są jakieś takie najgorsze. Ta talerzówka widać, że przynajmniej się zatapia w tym polu. Wiecie co, ja sobie tu od razu poprzeczniak zrobię, bo nie był robiony, jak widzicie. Dobrze, cofamy, cofamy. Tu nas telepie trochę po tych dziurach. Będziemy sobie może z takiej kamery korzystać wewnętrznej. Także co? Fendzik jak na razie sprawuje dosyć spoko. Talerzówka też daje radę, ale aczkolwiek jest trochę przymała moim zdaniem. Także sobie kupimy jakąś większą. No to zobaczymy w którym odcinku, może w 6, 7, na pewno, o nie, po żniwach na pewno, o to. Możliwe, że jakiś nowy ciągnik się pojawi, zobaczymy jak to będzie. Na pewno ta talerzówka pójdzie wtedy na sprzedanie, nie? Zawsze to będzie więcej kasy i tak dalej. Kurde, na tą serię to mam tyle pomysłów, że tak powiem, ale zobaczymy ile w ogóle ja będę ją czasu nagrywał. Jak będzie, jak się uda, to może nawet będzie z 50 odcinków, nie? No, zobaczymy jak też często będę stawiał. Myślę, że z 2 razy w tygodniu farming. Zobaczymy jak będzie ogólnie z czasem i tak dalej, bo myślę, że więcej to raczej nie da rady. No bo jeszcze Dying Light chociaż raz w tygodniu chciałbym, żeby go wrzucać, żeby nagrać, skończyć tą grę przed premierą kolejnej. Aczkolwiek jeszcze nieustalona jest chyba premiera, z tego co wiem. Także powinniśmy dać radę. Ostatnio był Dying Light, także muszę jeszcze dzisiaj nagrać Dying Lighta. O ile mi się uda. Zobaczymy. Jeszcze mam w sumie na zanadrzu nagranego CS-a, także muszę go wrzucić w sumie też. Aczkolwiek on się pojawi chyba w niedzielę. Albo w sobotę jeszcze wieczorem, zobaczymy. Mamy w sumie godzinkę, którą? 16, kurde, a mi jaka nie zrobiłem? Zrobiłem. 16:30. Prawie 16:30 jest, także myślę, że na spokojnie powinienem sobie ogarnąć ten odcinek CS-a. Tam się będzie z 10 minut, może wrócę, może nie. Żeby jakieś filmy były na tym kanale, staram się jak mogę nagrywać po prostu. Aczkolwiek nie zawsze mam czas. Nie zawsze mam siły i nie zawsze mogę. O, pamiętam.
Nieraz jest czas, nieraz są siły, no ale po prostu nie mogę i tyle, nie? Także jak widzicie, dosyć spoko to idzie, już mamy prawie końcówkę. Jeszcze jeden, może dwa przejazdy maksymalnie. I zaraz lecimy z nawozem. I prawdopodobnie jeszcze sobie sprzedamy w tym odcinku właśnie tą kukurydzę, co już mówiłem. No z tego pola to myślę, że nam sypie tutaj trochę tego zboża. Zobaczymy jeszcze co tu posiejemy, ale zastanawiam się między soją a rzepakiem. Zobaczmy na co będzie lepsza cena. Jak już wiecie, gram na średnim poziomie trudności. Jak... Także ceny nie będą jakoś super duże, jak na łatwym to było zawsze. Ale myślę, że damy radę sobie na spokojnie. Aczkolwiek mogę wam zdradzić w sumie, jaki bym chciał kolejny ciągnik kupić sobie. Nie wiem, dla niektórych może to być zaskoczeniem, dla niektórych może to być oczywiste. Następnym ciągnikiem chciałbym sobie, następny ciągnik chciałbym kupić John Deere'a. Chyba w tej średniej konfiguracji, albo w tej największej, zobaczymy zresztą, bo jak Fendt ma 150 koni, no to John Deere mógł być mocniejszy, nie? Tam chyba 164 konie mechaniczne, największa konfiguracja, nie wiem, ile się nie mylę. Także taka konfiguracja by była dosyć spoko i myślę, że ciągnik też dosyć spoko, bo nie ma tak jak John Deere, nie? W farmingu jeszcze tym bardziej oryginalny. Dobra, mamy to pole w sumie ogarnięte. Zaraz bierzemy Arma Trucka. Możemy w sumie sobie od razu umyć tą talerzówkę, bo i tak już korzystać z niej nie będę. Także bierzemy naszego Kershera. Bardzo się nie ubrudziło, ale zawsze o sprzęt trzeba dbać. Gdzieś tu zawsze jakieś błoto jest, się znajdzie. Dobra, będzie. Odczepiamy. No i dobra, na razie się podepniemy się pod przyczepę. Zobaczymy w ogóle, czy jak tam będzie czas z odcinkiem. Tam drugą co odepnę, bo mi nie potrzebna są i go zgasimy. Bierzemy Arma Trucka. Będziemy sobie rozsiewać nawóz. To widzicie, pod ten daszek to on tu ledwie co wchodzi, tak na styk, że tak powiem. Bo to nawiezione raczej nie jest, zobaczymy sobie na mapce. Tak, tutaj mamy już owiec zasiany. Nie kultywowany, o tu. O, widzicie, wymaga jeszcze ten kawałek zaorania, a tu wymaga wapna, no, ale już nie chciałem się w to bawić, bo nie mam bez czasu, nawet nie spojrzałem wcześniej, tak to bym to ogarnął. Ale niestety, no. Nic na to nie poradzę, na tym polu bo może być trochę mniejszy plon. Ale tragedii nie będzie ogólnie, bo to pole jest większe od tamtego. A miałem wam powiedzieć, ile ja obsiałem w tamtym odcinku właśnie. Ile było obsiane hektary? 60 arów prawie. Niecałe 60 arów. Także spoko. Sobie rozsiewamy nawóz tutaj, jak widzicie. Chociaż w sumie może tą kukurydzę zostawimy sobie na później, aczkolwiek nie wiem, zobaczymy jak się wyrobię z tym odcinkiem. Może być taki krótszy odcinek, czemu by nie. Zobaczymy zresztą na coś. No zawsze, a w sumie pieniędzy na razie tyle nie potrzebuję, jak widzicie cały czas mamy prawie 22 tysiące na koncie. Także na razie nie planuję nowych nabytków. No i jedynym nowym nabytkiem, co będzie nam potrzebne znowu, to co, opryskiwacz, nie? Bo na te chwasty będzie trzeba pryskać je. No my tutaj sobie w sumie pojedziemy do przodu. No
No i jedziemy z tematem. W sumie ten Narma Track też nie jest jakoś bardzo słaby, że tak powiem. I telefon dzwonił, ale to nieważne jest. Wytrąciło mnie to z równowagi. O czym ja mówiłem? Kurde. Bątek mi uciekł. Sorry ludzie za to. Kurde, o czym ja mówiłem? A, że ten Arma Track mówię taki. Też niby taki malutki silnik, ale mocy ma dosyć sporo, bo 110 koni to nie jest jakoś mało w sumie. Już na takie średnie gospodarstwo to dosyć spory ciągnik. No nawet z tym głęboszym by sobie dał radę na spokojnie, bo głębosz ma zapotrzebowanie 90 koni. Także na spokojnie by dał radę. W sumie z tą talerzówką też dałby radę, tylko że ta talerzówka bardzo, bardzo go dociąża, że tu z przodu sobie jest tak mało obciążników. I po prostu nie można tu zamontować albo coś. O właśnie, to jest kolejna rzecz, która mnie, że tak powiem, zaskoczyła. Że nie można po prostu dodawać tuzów do ciągników. Myślałem, że będzie taka opcja, skoro można obciążniki, to tuzy tak samo. A tu taka niespodzianka, że niestety nie. Także w sumie trochę szkoda. Na przykład, no może w tym ciągniku akurat tuz by tak bardzo nie pasował. No ale w tym John Deere. To była chyba 6R czy 6M seria? Chyba 6R, zaraz sprawdzimy zresztą. No sam obciążnik by się przydał moim zdaniem, nie? O, 6M. Seria 6M. No tam obciążnik by bardzo pasował moim zdaniem do niego. No ale jak widzimy, niestety nie mamy. Dobra, mamy w sumie obsiane to pole nawozem, także będziemy sobie w sumie kończyć ten odcinek. Taki krótszy odcinek, ale to zawsze spoko. Mamy sobie już rozsiewacz, podczepię sobie silnik, bo zasieję go poza odcinkiem, to pole zasieję poza odcinkiem. Albo w sumie mogę nawet zacząć kawałek ze 3 razy przejedziemy i może 4, żeby już nie było. A tutaj teraz tak, sprawdzimy sobie ceny, jakie mamy w sklepie. Gdzie mamy rzepak? To co to jest w ogóle? Co to jest za uprawa? Teraz będziemy wiedzieć. A bawełna. Soja i rzepak. Okej. No na rzepak takie 1200, jak widzimy. Tutaj soja 1500, 1500, 1200, 1400. Także lecimy w soję. Dobra. W soję. Zasiejemy jeszcze kawałek, czemu by nie? Jeszcze tak z 2 minutki sobie odcinek zrobimy. Akurat przejedziemy kawałek. Jak zobaczycie, w kolejnym odcinku o sumie muzyka jest tle. Możecie napisać sumę w komentarzu, jeżeli ktoś oglądał do tego momentu. Możecie napisać w komentarzu, czy wolelibyście muzykę, odcinki z muzyką właśnie w tle, czy bez, nie wiem, niektórym to się może podobać, bo zawsze jakaś, że tak powiem, odmiana, nie to, że cały czas tylko, powiedzmy tak jak ja za dużo, nieraz nie mam o czym mówić, po prostu no, to ta muzyka, że tak powiem, zastępuje moje milczenie. Zawsze można sobie muzyki trochę posłuchać, no, zaraz coś chwilę, za chwilę coś powiem, no to zawsze usłyszycie trochę muzyki, potem trochę mniej i tak w miarę prosto jedziemy chyba, nie? Dobra. Nasion nam zostanie trochę w tym ciemniku, także spoko. No jak już mówiłem, to pole skończę poza odcinkiem na pewno. Taki krótszy odcinek będzie w sumie. W sumie z tego z farminga właśnie, dopóki nie mam za dużych pól,
I ogólnie sam jak sam jestem, no to będą takie krótsze odcinki, tak do 20 minut myślę. Max to już jest 25, nie? Chyba że w ekipie, no to wiadomo, mogą się pojawić nawet jakieś tam półgodzinne. Ale tak jak sam nagrywam takie, chciałbym właśnie takie do 20 minut, powiedzmy 15-20 minut, też dosyć spoko moim zdaniem to wygląda, jak tutaj zasiejemy. Dobra ludzie, w sumie będziemy sobie kończyć. Także co, w dzisiejszym odcinku jak widzieliście, skończyliśmy talerzować sobie to pole. Tu było po burakach oczywiście. Nawieźliśmy je. No i zaczęliśmy troszkę siać, ale tak jak już mówiłem, skończę sobie poza odcinkiem, żeby nie robić nie wiadomo jakiego drugiego odcinka, bo żeby to pole zasiać, to musiał je cały jeden odcinek poświęcić osobny, a nie chcę za dużo odcinków ze siewu robić. Także co, myślę, że to by było na tyle. No także jeżeli film się spodoba, daj łapkę w górę, jeżeli jesteś nowym widzem, zostaw suba i kliknij dzwonek, żebyś na bieżąco. Chyba to tyle, co chciałem powiedzieć. A, jeżeli oglądasz sumę do końca, możesz napisać hashtag siłownia, jak to siostra wymyśliła w poprzednim odcinku. Hashtag siłownia. No ja przypnę ci serduszko na pewno i będziesz pozdrowiony w kolejnym odcinku. Także moim zdaniem warto obejrzeć odcinek, zostać do końca. Oczywiście dać suba, łapkę w górę. To motywuje. Także co, myślę, że z mojej strony to tyle. Także do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.